Halo, halo, witam moi kochani, ja jestem Bardoszuk, to jest Ark Survive Evolve, czy jakoś tak. A ja w takim krótkim filmie, wiem, że dawno nie było, chciałem wam pokazać, co tu się zmieniło. No troszkę się zmieniło, troszkę podbudowywałem rzeczy różne, tutaj nakarmię moje zwierzątka, bo tutaj mam takie jedne zbiorcze miejsce, gdzie mogę karmić zwierzątka. Swoje, o kubka, kubka zawsze się przyda, zaraz wam pokażę dlaczego. Ostatnio wprowadzili coś takiego jak roślinki, które mogą bronić naszej bazy, bądź bronić tam, gdzie, nie wiem gdzie, bronić tego naszego miejsca do mieszkania, czy gdziekolwiek je posadzimy, nie wiem, tylko to musi być ten duży ogródek, tak jakby, zaraz wam to wszystko pokażę, ona jest tutaj, właśnie dorzucę do niej troszeczkę. Tu zawsze jest problem z tym, kurde, ta gra jeszcze jest taka niedopracowana. Otóż to jest ta roślinka i ona jeszcze rośnie, ona chyba jeszcze nie jest gotowa. Ona jest nawożona, dużo nawozu tutaj wrzucam i ona ma, jak urośnie, po prostu atakować takim jadem różne osoby bądź zwierzęta, które wkraczają na nasz terytorium. Zaraz wam to wszystko pokażę. Pokażę wam, jak to wygląda z góry, moja baza. Otóż wygląda tak. Tam jest tratwa. Mamy dostęp do morza. Tu jest moja mała taka plantacja narcoberries. Tam są marchewki i mayoberries, czy jakoś tak. Tutaj musiałem doprowadzić rury do tej roślinki, żeby ona była nawodniona i zrobiłem to w ten sposób. Tutaj trochę się wylewa, ale z drugiej strony to wygląda jak taka nieszczelna rynna, czyli jest w porządku, nieźle. Tutaj woda doprowadzona jest do zbiornika. I co jeszcze wam? No mam zwierzątka, mam trochę zwierzątek. Powiem wam, że sporo nawet mam zwierzątek. To jest mój przyjaciel, nazywa się Zenek. Zenek i Zenek jest bardzo fajnym dinozaurem, na którego nie ma kozaka tutaj w okolicy. To są moi obrońcy i Dodo, czyli o właśnie, po to je mniej więcej hoduję, jak i również hoduję je dla ochrony. Zastanawiacie się, po co Dodo dla ochrony? No Dodo dla ochrony jest dlatego, że ten ma Mel Damage 347%. Wszystkim daje w Mel Damage, tak żeby jak jakiś gracz będzie chciał wkroczyć do mojej bazy, to one wszystkie naraz zaatakują i mam nadzieję, że go zabiją. Wszystkim zwierzątkom moim, tym obronnym, które są do obrony służą, daje cały czas damage. Ten ma 430, no to już jest sporo naprawdę. Ten też zaraz będzie miał troszeczkę więcej, a później będę dawał im w życie, żeby mogły dłużej wytrzymać. Właśnie, to jest nowy nabytek, to jest żaba. Coś nowego, co wprowadzili. Ona jest po prostu rewelacyjna do pływania i służy mi w sumie. Chociaż skakać nie można, o tak o sobie. To jest fajne, może machać językiem. I tak na boki też. Ona jest super do pływania, no po prostu nie ma równych sobie dla mnie. Ja na przykład używam jej, jeżeli płynę po ropę, wydobywać ropę. Bo ropa jest bardzo potrzebna. Ja zbieram te główienka, bo kurde, tak mi jest potrzebne teraz, odkąd zasadziłem tą roślinkę obronną. Chociaż może ona już działa, kto wie. Wiecie co, bo ona wygląda na dosyć dużą. Zaraz to przetestujemy. Gdzie jest mój ptak? Gdzie jest mój ptak? Mój ptak jest tam. Ja podlecę sobie na górę, ustawię ją, bo chciałem w ogóle ją przetestować. Porwę sobie jakieś dodo i po prostu wrzucę je tutaj i zobaczymy, czy ona będzie w stanie zaatakować te dodo. I zobaczymy, jakie obrażenia zada i czy zabije. Wiem, że tam można w nią wejść. I range to high. Only players mogę ustawić. All targets. Czyli ona jest ustawiona na wszystkie cele teraz. Dobra, to ja frunę sobie po dodo. Weźmiemy sobie jakieś dodo. Mam nadzieję, że te dodo nie będzie obrażone, że będzie testowało... Będzie występowało w roli testera naszej roślinki obronnej. Na pewno nie. Dobra, znajdziemy sobie... Albo nie, może lepiej by było, jakbym tego śmierdziela wziął. O, jest śmierdziel. Ja nazywam te śmierdziele śmierdzielami. Ale tam jest z drugiej strony mój ptak. I czy on nie zaatakuje ptaka na tym dachu? Nie chcę... Dobra, dodo. Jednak weźmy sobie najpierw dodo. Mam? Mam. Dobra, mam dodo i lecimy sobie i zobaczymy, jak ona sobie poradzi. No niestety po ostatnich aktualizacjach coraz bardziej to wszystko laguje.
O, już atakuje. Widziałem, że coś tu się działo. W ogóle gdzie jest ten ptak? Gdzie jest ten ptak? Gdzie jest Dodo? Nie widzę go. On chyba tutaj spadł. Jego chyba już zabiły te zwierzątka, bo one wszystkie są ustawione na agresję. Dobra, wezmę sobie jeszcze jeden i postaram się wrzucić go prosto na dach. Wszystkie moje zwierzątka są ustawione na agresję. Tak, żeby po prostu zaczęły wszystkie. O, raptor, co on tu robi? Nigdy tutaj nie podchodził raptor. Dobra, spróbuję go troszeczkę i czy on poleci za mną? Tak, leci za mną. Mam nadzieję, że ta roślinka z odległości również może atakować. Wtedy zobaczymy, jak ona działa. Leci ten raptor. Chodź, 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 kochanie, chodź. Chodź, chodź. Nie wiem, z jakiej odległości ona jest w stanie atakować ta roślinka, bo ustawiłem na ręcz bardzo wysoki. No chodź. No chodź tu. Wow. Piznął mnie trochę. No gdzie on ucieka? Oj, biegnie teraz. Teraz biegnie. Zobaczymy, czy stąd? Nie wiem, czy stąd. No chodź. Coś on strasznie gubi agro. No i niestety, stąd nie atakuje. Chyba jest za daleko trochę. Tak, on będzie za daleko. Dobra, to ja wezmę sobie jeszcze je, spróbuję. Ale ja wiem. No za daleko, no wychodzi na to, że jest niestety za daleko. Nie wiem jeszcze jak długo. Jeszcze raz spróbuję go troszeczkę tutaj, żeby agro złapał na mnie. No mój ptak już musi chwilę odpocząć. Kurde, wpuściłbym go tutaj i zobaczył, jak ona działa. No ona nie atakuje jeszcze na razie. Na razie nie atakuje. Ale nie chcę, po prostu później będę miał straszny burdel z tymi zwierzątkami, bo one zaczną, wszystkie się rzucą do ataku. A może jakiś dodo zginie albo coś, no bo jednak taki raptor na pewno ma troszeczkę damage'u większy. Dawać kubki, kubki mi się przydają. Ja wiem, że to brzmi kolokwialnie i śmiesznie, no ale tak to jest w tej grze. Dobra, to lecę po dodo. Lecę po dodo. I spróbuję je zrzucić centralnie na dach i sprawdzimy sobie, czy moja roślinka wystrzeli. Planuję zbudować 4 roślinki po każdym. No nie złapałem. No straszny lag. Dobra, teraz jest na pewno. Spróbuję na każdym boku, żeby były te roślinki. O, zabiły raptora. On podszedł tutaj pod ten i one wszystkie go zaatakowały. Super. O, zabiła. Nawet nie zdążyła. No ale okej, okay. No to zabiła, no. Zabiła. Zabiła ta roślinka od razu, z tego co widziałem. Strzeliła i zabiła. Nie mam pojęcia, jaki damage mają. Dam troszeczkę jedzenia dla mojego ptaka, bo on pewnie jest głodny, bo jak odlatujemy troszeczkę dalej od bazy, to wtedy on już nie pobiera pokarmu z tego karmika, tak jakby możemy to nazwać karmikiem. Dorzucę tutaj, niech się robi nawóz. Czyli ona działa. Jeszcze raz? No to dobra, jeszcze raz spróbuję, bo to bardzo szybko. Chyba on po jednym strzale padł. Tak mi się wydaje. Czy zaryzykować i wziąć śmierdziela? On gdzieś tutaj był. Teraz go nie widzę. Teraz go nie widzę, tego śmierdziela, ale on był gdzieś tu. Strasznie ostatnio laguje, nie wiem co się dzieje z tą grą. Co jeszcze dodali? Dodali jeszcze bagna. Właśnie, żeby zdobyć tą roślinkę, to trzeba znaleźć tą roślinkę na bagnach i wciskając przycisk E pobieramy sobie ziarenka.
Ja ją znalazłem. Pokazać wam bagna? No dobra, pokażę wam bagna jeszcze raz dwa. To będzie taki krótki bardzo odcinek, taki bardziej informujący o zmianach. No i oczywiście mam do was pytanie, czy chcielibyście, żebym prowadził tą serię. Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu. Zapraszam do Lanko. O właśnie, i tu są takie węże. Na bagnach. Na bagnach żyją takie węże. Właśnie coś tam chyba atakują, one walczą z ptakiem. One dużo mięsa dają i nie są wcale takie groźne i one jakimś jadem tam prują. Ja znalazłem tą roślinkę o tutaj, o. W tym miejscu. No teraz jej nie ma. Ona wygląda prawie tak samo jak u mnie wyrośnięta. Trzeba po prostu znaleźć ją i wciskając przycisk E będziemy pobierać sobie nasionka. Tak się przyglądam, czy jej tutaj nigdzie nie ma, bo chciałem wam pokazać, ale nie widzę, ona chyba jest dosyć rzadka. O, tam jest śmierdziel, ale to śmierdziel sobie po drodze będę wracał do bazy, wezmę. Także to są bagna, które dodali. Na bagnach są piranie, są węże i krokodyle są też. Trzeba tutaj uważać. Nie walczyłem jeszcze nigdy z krokodylem, znaczy walczyłem z krokodylem na odległość za pomocą kuszy, ale nie walczyłem jeszcze moją dzidą i nie wiem, jak to by wyglądało. Aczkolwiek jak zobaczycie, ja inwestuję u siebie w Mel Damage i mam 280%, to troszeczkę... O, no ta. Te latające gówna, to jest masakra, ale podobno wprowadzili coś takiego, że można zrobić sobie jakiś środek, który sprawi, że przez pół godziny owady nie będą atakować. To jest dobre, ja na pewno będę musiał to zrobić. Ole, tutaj, co się tutaj dzieje? One tutaj walczą między sobą. Bo, no te osy dalej lecą za mną. Dobra, ja wracam. Złapiemy sobie śmierdziela jakiegoś. Muszę stanąć, żeby odbudować staminę. Jakby te owady chciały przylecieć, to je tu dzidą poczęstuję. Także moi drodzy, jeżeli w ogóle ktoś gra w Arka, to zapraszam na mój serwer. Mam swój serwer, nazywa się monopolowy.pl. Staram się, żeby był czynny 24 godziny na dobę, ale czasami po prostu jak jestem bardzo zajęty, nie zrobię aktualizacji serwera, bo tam trzeba robić co jakiś czas, sprawdzać, czy Steam update'y nie przyszły nowe. To może on przez chwilę nie działać, ale staram się to robić na bieżąco. To jakby chciał ktoś dołączyć, to zapraszam. Ark Survive Evolve. I mój serwer to monopolowy. Dobra. No nie ma śmierdziela. A były. Ja tak mówię na te, co tak plują. O, jest tam, dobra. Mam. No to lecimy. Zobaczymy sobie, czy ona zacznie już strzelać, jak ja będę leciał i czy ona da radę w ogóle zabić go. Ale myślę, że tak. Będę musiał te wszystkie zwierzątka tu z powrotem poustawiać. Ale jedzie. Oj, oj. O, już zabiła go. No to jest niezła roślinka, naprawdę niezła. Zabiła go paroma strzałami, co prawda ten... On nie jest jakiś bardzo silnym zwierzątkiem, które wymagałoby wielu uderzeń. Ja na jednego hita go rozwalam, no ale wyobraźcie sobie cztery takie w każdym roku. W ogóle to planowałem, że będę tutaj jedna, tutaj w rogu, tu i tu. No ale to by musiał mnóstwo tego kompostu robić, a to jest bardzo nużące. I także na razie będą cztery, może teraz będą dwie. Jeszcze muszę tam rury podoprowadzać. Bo ona musi mieć wodę po prostu, ta roślinka, żeby żyła. Dosyć fajnie to wygląda. Tam zrobiłem to tak, ja wiem, to śmiesznie wygląda, ale zrobiłem to po to, żeby tymi większymi dinozaurami móc sobie normalnie przejść po tym. No to co, cóż moi drodzy, no ja chyba będę kończył w tym krótkim filmiku informacyjnym takim. Napiszcie mi, co wy chcielibyście zobaczyć w ogóle z tej serii, co mam zrobić. A gdzie jest mój drugi ptak? Przecież ja miałem dwa ptaki, no nie wiem, ten chyba gdzieś uciekł sobie. Jak ten dildo przyleciał, to pewnie on sobie uciekł. Będę musiał go zobaczyć. A, w środku wam nie pokazywałem. Mam grill, mam lodóweczkę. W lodóweczce jest taki delikatny zapas jedzonka. Znaczy mięso mi się kończy, ale zaraz idę na polowanie, także to nie ma większego znaczenia. W środku tu są dwa...
dwóch członków ochrony, ochrona 2 i ochrona 1. Oni również mają dosyć wysokie levele, levele do zabijania, znaczy siłowe, nie, mil damage po 400% mają, no bo one mają bronić domu, to muszą mieć czym. I tutaj mam bramę, tu mam te doprowadzenie wody i tą rurą właśnie się pobiera. Jak będziecie budować, to jest taka specjalna rura do pobierania wody, którą trzeba zbudować. Wszystkie zwierzątka są tutaj, kurde. Wszystkie uciekły tu. Ja sobie nimi troszeczkę podjeżdżam. Wolałbym, żeby one stały tutaj przy bazie, ale nie mam pojęcia, gdzie jest mój ptak. Mój drugi ptak. Co prawda używam tego, ale ten drugi jest dla mego syna. Jak ma ochotę ze mną pograć, to wtedy... Chodź, żabko, idziemy. Oj! Żabka zrobiła kupę. A nie, to ja. Ha, przepraszam, żabko, że myślałem, że to ty. W co jej dać? W co jej dać? W staminę damy jej. Będzie miała większą staminę, będzie mniej się męczyć, bo ona służy, jak mi, jak wam już mówiłem wcześniej, do nurkowania. Do nurkowania, bo jest bardzo szybka, a właściwie to wam pokażę, do czego ona mi służy. Płynę sobie nią tutaj i wyszukuję oleju. Oleju, bo olej można pozyskiwać z tych takich, takich robaczków, co wychodzą z wody. Aczkolwiek to jest bardzo nużące, bo to trzeba naprawdę dużo, dużo takich robaków złapać, żeby one dały dużo oleju. Dlatego też czasami po prostu nurkuję sobie w poszukiwaniu oleju. Tu akurat teraz nic nie ma. Muszę pamiętać też o tym, że o moim tlenie, jak to robię, bo o, tu jest olej. Ale to jeszcze się wynurzę i złapię powietrze, bo niestety ja nie inwestowałem w to. Nie mam tak dużo. Dobra, tu jest olej. I co ja robię? Podpływam sobie tą żabką, wyskakuję z niej, biorę sobie łomik kill off i nawalam. I mam 4 oleju. Wsiadam na żabkę i płynę dalej. Nawet jeżeli ktoś mnie goni, jakiś rekin czy coś, to ona jest dosyć szybka i spokojnie sobie uciekamy. I tak właśnie wyszukuję oleju i to tak wygląda. No już mi się tlen kończy. Ważna rzecz, pamiętajmy o tlenie. Ja wiem, że słyszałem, że jest jakiś napój czy coś, co może sprawić, że można dłużej nurkować. Będę musiał to sprawdzić na pewno. Dobra, gdzie jest moja baza, bo już ja... Oj kurde, jak daleko wypłynąłem. No ona dosyć szybko płynie, naprawdę dosyć szybko. No tutaj nie ma oleju, tam głębiej pewnie będzie, ale już teraz nie chcę tego robić, bo muszę wybrać się na polowanko. Zaczynam odczuwać braki w żywności, w mięsie, bo mam dużo mięsożernych zwierzątek, które niestety lubią sobie jeść i jedzą. W nią nie można w wodzie atakować, nie można właśnie tą żabką. Takie trochę smutne. O, tu jest olej, to jak jest tutaj, to co od razu go wezmę. Nie wiem, czy mi tlenu starczy, ale powinno starczyć. No i takie jest bardzo efektywne zbieranie oleju. Mam 10 sztuk z jednego, a tam to po zabiciu, nie wiem, z 20 tych zwierzątek może miałem z 20. Czyli bardziej opłacalne jest właśnie wypłynięcie, oswojenie sobie tej żabki i wypłynięcie. Co jeszcze? Co jeszcze tutaj? No to jest w którejś z wcześniejszych aktualizacji tratwa. Tratwa jest dosyć fajna. Dosyć fajna, bo można nią pływać. Tylko ona strasznie się buguje tutaj. Może uda mi się wypłynąć. Tak. Pływanie jest dosyć przyjemne. Prawdopodobnie można coś na niej zbudować. Nie wiem, tego jeszcze nie sprawdzam, ale sprawdzę tą. I ta tratwa jest dosyć szybka. Można sobie opłynąć dookoła. Tutaj zobaczyć, jak wygląda brzeg dookoła tej mapy. I tak dalej. Nie zwiedziłem jeszcze tych nowych miejsc, bo wiem, że są nowe miejsca takie zimowe typowo, ale ja to zrobię niebawem. Także moi drodzy, ja już się z wami żegnam. Napiszcie mi, co chcielibyście zobaczyć w odcinku, co mam wam nagrać i tak dalej. Zapraszam na serwery, jeżeli gracie. To jest monopolowy.pl. Zapraszam do łapkowania w górę. No i co? I trzymajcie się, kochani. Pozdrawiam was serdecznie. Hej.